dzisiaj wypowiecie wasze sakramentalne tak na drogę wspólnego życia, na miłość, drogę miłości. W sposób taki bardzo uroczysty, solenny, przy tylu osobach, ale za kilka dni trzeba będzie znowu powiedzieć to tak, już zupełnie inaczej, patrząc sobie w oczy, tak jak dzisiaj to uczynicie, ale właśnie z takim przekonaniem, może nawet z tym przełamywaniem siebie, żeby, no właśnie, żeby kochać bardziej, żeby razem budować to szczęście rodzinne i szczęście małżeńskie, żebyście kiedyś powiedzieli, że warto było o to zawalczyć, gdy usiądziecie razem przy stole z czwórką, no może trójką waszych dzieci, czego wam oczywiście gorąco życzę. Moi drodzy, pozwólcie się więc Panu Bogu prowadzić i uświęcać. Stąd moje serdeczne życzenia, które wyrażę modlitwą przypisywaną świętemu Patrykowi. Niech Bóg będzie przed wami, aby pokazać wam właściwą drogę. Niech Pan będzie obok was, by ukryć was w swych ramionach i chronić przed niebezpieczeństwami. Niech Pan będzie za wami, by strzec was przed zdradzieckimi ciosami złego. Niech Pan będzie w was, by pocieszać, gdy będziecie smutni. Niech Pan otoczy was jakby murem obronnym, gdy inni będą na was napadać. Niech Pan będzie ponad wami, by wam błogosławić. Tak niech błogosławi was dobry Bóg dzisiaj, jutro i zawsze. Amen. Żono, przyjmij tę obrączkę. Mężu, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.